Witam serdecznie, szczególnie moją szóstą B i szóstą C. Chciałabym pokazać, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Jacek kupił szalik za 42 zł i o 5/7 droższą czapkę. Ile zapłacił Jacek za te zakupy? Więc tak, jeżeli chodzi o szalik, to wiemy, że kosztował 42 zł. Natomiast czapka była o 5/7 droższa. Trzeba policzyć, ile to jest 5/7 z 42 zł, więc mnożymy 42 razy 5/7, więc 42 nam skoczy do góry, natomiast na dole zostaje 7. 42 razy 5 dzielone przez 7, ale możemy tutaj skorzystać ze skracania. Licznik z mianownikiem można skrócić i tutaj 42 i 7 dzieli się na 7, więc na dole będzie 1, na górze 6. 6 razy 5 to jest 30. 30 podzielić na 1 to jest po prostu 30. Czyli o tyle jest droższa czapka. 42 dodać 30 wychodzi nam 72. I teraz pytanie brzmiało, ile zapłacił Jacek za te zakupy. Więc razem musimy policzyć, ile to kosztuje. Szalik 42 zł. Czapka 72 zł, więc razem wychodzi nam 114 zł i można podać odpowiedź. Jacek zapłacił 114 zł za zakupy.